Archeologia. Proszę, pułkowniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na nowy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj zwiedzimy stanowisko archeologiczne w Drumilir, County Monaghan. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie udało mi się odwiedzić w czasie moich wędrówek po Irlandii. Na stanowisku w Drumilir znajdują się liczne petroglify ze sztuką naskalną na ich powierzchni, występującą głównie w postaci dołków oraz rytów, motywów, które znamy z programu o sztuce megalitycznej. Sztuka megalityczna oczywiście zalicza się do sztuki naskalnej, jednakże termin ten jest używany w odniesieniu do petroglifów, które znajdują się w obrębie cmentarzysk, które zawierają grobowce korytarzowe. Cała przestrzeń, na której występują petroglify, zamknięta jest licznymi wałami ziemnymi, być może o charakterze kultowym, które regularnie rozsiane są po okolicznych pagórkach. Co mnie urzekło w tym miejscu? Co mnie urzekło w tych kamieniach? Otóż te wszystkie kamienie zostały ociosane, zostały ukształtowane, uformowane intencjonalnie, czyli ludzką ręką. Można się tutaj doszukiwać przedstawień antropomorficznych, zoomorficznych oraz różnych kształtów geometrycznych. W związku z tym, że tym kamieniom nadano intencjonalnie kształt, oprócz tego, że są to petroglify, również są to petroformy. Do form antropomorficznych w moim subiektywnym odczuciu możemy zaliczyć ludzkie twarze, które licznie występują na stanowisku. Czasem te twarze to są proste formy geometryczne, a czasem to jest skomplikowana rzeźba, w której artysta oddał liczne szczegóły ludzkiej anatomii. Czasem te twarze mają grymas uśmiechu, a czasem te twarze mają grymas bólu. Przedstawiają różne stany, różne emocje. To mnie właśnie w tym miejscu najbardziej zafascynowało. Do form zoomorficznych możemy zaliczyć naprawdę dużo kamieni. Tutaj wyobraźnia może zadziałać naprawdę dowolnie. I jeszcze raz powtarzam, to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie, to co ja widzę. A wydaje mi się, że widzę na przykład przedstawienia, które są podobne do smoków, być może demonów, być może są to dinozaury. Czasami widzę zwierzęta, które przypominają mi niektóre kotowate, albo na przykład zaobserwowałem na jednym z kamieni hipopotama. Są też żółwie, węże, ryby, a być może płazy. Jedna z petroform moim zdaniem przedstawia potężnego wieloryba. Ta petroforma dla mnie to słoń, są wielkie uszy i jest duża trąba.
Długa, centkowana kręta znaczy żmudzini tu byli, turbożmudzini. Wydaje mi się, że tutaj jest dużo przedstawień fantastycznych, ale są też przedstawienia z życia codziennego, bardziej realistyczne. Reasumując, i to mnie właśnie najbardziej urzekło w tym miejscu, te kamienie nie są nieme. One chcą nam coś powiedzieć, przekazać nam swoje doświadczenie. Takie odniosłem wrażenie, takie było moje odczucie. Bardzo ciekawe miejsce, jakie udało mi się znaleźć w Irlandii. Oto bardzo ciekawa, realistyczna petroforma. Przedstawia grupę jakichś postaci, być może ludzi, skrzatów, krasnoludów, być może w towarzystwie zwierząt. Ja tutaj widzę dużo ruchu, dużo się tutaj wbrew pozorom dzieje. Ta grupa podąża w jednym kierunku, bądź patrzy w określonym kierunku. Bardzo realistyczne przedstawienie, wielopłaszczyznowe, pokazujące jakieś tam emocje. Bardzo ciekawe. Badania archeologiczne, które zostały przeprowadzone na obszarze występowania rytów skalnych, wykazały trzy fazy osadnictwa. Trzeba dodać również, że badano głównie warstwy, które zalegały na petroglifach. Pierwsza faza osadnictwa jest związana z wczesnym i środkowym neolitem. Druga faza osadnictwa jest związana z późnym neolitem i wczesną epoką brązu. Następnie był hiatus, czyli brak osadnictwa, przerwa w osadnictwie. I kolejni ludzie pojawili się w okresie wczesnochrześcijańskim. Panele rozłożone są w specyficzny sposób. One się nawzajem widzą, ale nie wszystkie i nie zawsze, gdyż na przykład z jednego panela możemy zaobserwować inne panele, a jak pójdziemy na miejsce tych innych paneli, to już nie zaobserwujemy tego panelu, z którego mogliśmy tamten panel, na którym się znajdujemy, zaobserwować. Tak charakterystyczne rozplanowanie przestrzenne osiągnięto, wykorzystując topografię terenu. Zachodzą wzajemne korelacje widokowe, wzrokowe pomiędzy poszczególnymi panelami. Jest takie miejsce, niestety nie wiem, nie udało mi się dotrzeć, które to jest konkretnie miejsce. Najwyższy punkt w terenie, z którego ponoć widać wszystkie 36 paneli. Oto petroforma utworzona przez współczesnego człowieka, kupa kamieni. Możemy sobie porównać, kto miał bardziej wyrafinowany gust.
Najczęstszym motywem występującym na petroglifach w Dumiril są tak zwane dołki. Nie wszyscy zaliczają je do sztuki megalitycznej, ale wydaje mi się, że należy je zaliczyć, dlatego gdyż są wykonane przez człowieka w jakimś konkretnym celu na zabytkach, które są zaliczane do sztuki naskalnej. Nie ma żadnych reguł, mogą to być pojedyncze dołki występujące w grupach, mogą być rozproszone lub tworzyć skupiska. Nareszcie znalazłem punkt orientacyjny. To jest właśnie punkt mój orientacyjny, słup wysokiego napięcia. Oglądając piękne petroglify i petroformy z Drumilir, pora przyjrzeć się archaicznej symbolice kamienia, który był głównym budulcem w czasach neolitu. Kamień ma szczególne właściwości, które zdecydowały o jego wyborze. Dla dzisiejszego, racjonalistycznie nastawionego człowieka przedstawia się on jako coś, co jest trwałe, długowieczne, stałe, niezmienne, spoiste, ciężkie, niewzruszone, zwarte, mocne i z tej racji może być stosowane jako podstawa, fundament, baza, podwalina, podpora, ostoja. Słowem, można mu przypisać atrybucję mocy i potęgi. Cechy te dostrzegali również ludzie archaiczni, którzy z racji animistycznego oglądu świata upatrywali w kamieniu także właściwości cudowne i magiczne, jak płodnościowe, lecznicze, ale też uśmiercające. Kamień to broń, możliwość rodzenia ognia, miejsca zamieszkania duchów, np. przodków, kości Matki Ziemi i inne. Lecz przede wszystkim, i to wszędzie, kamień był symbolem skondensowanej mocy i potęgi boskiej. Ten ostatni aspekt jest najważniejszy. Niemal wszędzie w Starym Świecie kamień uchodził za uosobienie bóstwa. Wymowne i piękne przykłady tego znajdujemy w Biblii, w której o Bogu Jahwe w wielu miejscach czytamy. On jest skałą, Pan jest skałą wieczną, Pan jest opoką, Bóg skałą moją, i któż skałą oprócz Boga naszego? W Nowym Testamencie tą skałą staje się Chrystus. W Biblii miejsca teofanii Jahwe były oznaczone kamieniami. Na przykład w znanym śnie Jakuba, który ustawia kamień obecności Bożej i nazywa go domem Boga. Również tron Boga jest ze szlachetnego kamienia. Także gdzie indziej kamień jest wcieleniem najwyższego bóstwa. Na przykład czarny kamień w arabskiej Al-Kabie jest domem Allaha, a mówi się również, że jest on prawicą Allaha na ziemi. Skojarzenie Bóg-kamień mamy u ludów dawnej Anatolii. W Egipcie kamienny Betel oraz prakamień świata Benben uchodzi za formę przejawiania się Boga Amona. Podobnie w Grecji, gdzie dotyczyło to wielu bogów i bogiń. Analogicznie w Indiach i nie tylko tu. W mitologii Finów diabeł mówi o Bogu. Podobnie jak ty, jestem sercem kamienia. Chodzi o kamień kreacji świata. U Rumunów jest kolęda, w której jest mowa o tym, że słup niebios jest z kamienia i skupia w sobie moc Stwórcy. W Afryce Zachodniej, w plemieniu Kasuna Bura, kamienie nazywają się Uwe. To jest imieniem niebiańskiego Boga, a plemieńcy Habe w kamieniu dopatrują się wcielenia niebieskiego bóstwa Amy. U Yukich, Indian Kalifornii, istniała wiara w istotę najwyższą, Stwórcę, symbolizowanego przez niebiańską, obsydianową skałę. Powszechne stosowanie kamienia w czasach neolitycznych trzeba uważać za symbol z jednej strony mocy Wielkiej Matki, pramatki wszystkiego, a z drugiej symbol niejako zakrzepnięcia mocy przodków, o których pamięć miała być na wieki utrwalona za pośrednictwem kamienia. Jak pisze Mircea Eliade, sakralna waloryzacja kamienia była próbą ustanowienia sposobu istnienia
przodków przez ontofamię właściwą dla kamienia. Budowle megalityczne to pomniki niezniszczalne. Z analogii etnologicznych wynika, że ci, którzy wybierają kamień, zapewniają sobie istnienie wieczne i nieśmiertelne. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz suchardziczym z familiady, co robi najczęściej załoga okrętu podwodnego? Subuje!